wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych, jak mówi Norwid, pierwszych ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafialny, kościół mojego chrztu świętego. Pragnę wejść w te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dom był tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Kościelnej. Kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Witam wszystkich Wadowiczan, począwszy od najstarszych. Począwszy od najstarszych, moich rówieśników, z którymi łączą mnie więzy lat dziecięcych i młodzieńczych, aż po najmłodszych, tych, którzy pierwszy raz widzą papieża u siebie. Pozdrawiam drogiego księdza kardynała Franciszka. Dziękuję, że roztacza stale opiekę nad moim rodzinnym miastem. Szkoły podstawowej, powszechnej, tu w tym budynku, w którym jest również zarząd miasta, magistra. Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do Sokoła, na gimnastykę. Chodziło się także do Sokoła na przedstawienia. Wspominam Mieczysława Kotarczyka, wielkiego twórcę teatru słowa. Wspominam moich kolegów i koleżanki, Wadowic, Halinę Królikiewiczówną, Kwiatkowską. Wspominam też Zbyszka Siłkowskiego, nieżyjącego w tym domu. W domu, który należał do państwa Homme. Wiele wspomnień. W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło
I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Łatwiej wyśpiewać niż wykonać. Już raz słyszałem w Gorzowie. Daj Boże, żeby się spełniło. A więc tam jest ulica Mickiewicza, tam jest Zatorska, tak? Tu jest Krakowska. Tam jest dawny zbożny rynek. Dawny. A tam jest Choczenka. A tam za nami jest skała. A tutaj była księgarnia Poltyna. Jest jeszcze? Nie. Tam, gdzie mieszkał Jurek Klugier. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Trzymali te kremówki w maturze. A tam od gimnazjum w górę idzie ulica Słowackiego. A tu Karmelicka. Dalej jest park. Park Tumbio. Towarzystwo utrzymania, tu mówię, miasta i okolicy Wadowic, tak? Nie zapomina się tak łatwo. A tu jest ulica Taczeńska, tam jest cmentarz, potem jest parafia świętego Piotra. I tak dalej, a pod Kalwarią. Za kopcem jest Klecza Dolna. Za Kleczą Dolną jest Klecza Górna.
Zakleczą górną jest barwał. Kamera Zebrzydowska. Już. No, dość tych wspominań. Ten dom należy od pani Marii Łodzińskiej. Przy ulicy 3 Maja były koszary 12 Pułku Piechoty. Na 11 listopada, na 3 Maja były tutaj uroczystości na rynku. Msza Święta Polowa. Potem defilada przed koszarami. My też braliśmy w tym udział jako studenci należący do Legii. Jeszcze nie akademicki. Tak do wojny. No, kończmy powoli. A ten dom był dla mnie szczególnie gościnny. Tu miałem prymicję poświęcenia kapłańskich i biskupich i kardynalskich. Wiele razy w domu państwa Chomu, czyli Zbyszka Śmigłowskiego. Codziennie ich wspominam. A na scenie Badowiskiej sięgaliśmy po największe utwory klasyków, poczynając od Antygony. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze tak jest. No, kończę już. Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Yes.
Ten dom, gdzie mieszkałem, należał do pana Chaima Bałamuta. Nie wiem, co się z nim stało. Myślę, że nie żyje. Wiem, że Żydzi Wadowiccy przeszli przez ciężkie próby i wielu zginęło w gettach i potem w obozach w ramach akcji eksterminacyjnej rządu hitlerowskiego. Serdeczne pozdrowienia kieruję do pielgrzymów z sąsiednich dekanatów, z Andrychowa, Zachora i tak dalej. Wszyscyśmy razem chodzili do gimnazjum. Z Andrychowa jedna grupa, z Zatora druga grupa, z Kalwarii trzecia grupa. Nazywali kalwarianów ogórcowami. A Wadowicza Wlasożlami. A Żywczan Szczupaka. Sam smak. Mieszkańcy Kalwarii wielokrotnie mnie zapraszali na dróżki do sanktuarium. Niestety mogę tym razem zobaczyć tylko z góry, ale Kalwarię natychmiast rozpoznam. Jeszcze gracie teraz, macie teatr amatorski w Sokole. Macie teatr amatorski w Sokole. Tamto był świetny. Rozpoczyna się obrzęd koronacji obrazu Matki Bożej. Amen.
zażądać za waszą świętą cierpliwość do papieża. Ślązak cierpliwy i twardy. Bo ja bym już takim papieżem nie wytrzymał. A przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdżo. To dobrze, jak nikt nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem odjadę do Rzymu. Matkę Boską Częstochowską chcę prosić i ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły. Hasłem pielgrzymki było zdanie Bóg jest miłością. Ojciec Święty pokazał nam, jak i gdzie jej szukać. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili przodkowie przez całe stulecie. Przyzwyczailiśmy się mówić o tym wszystkim tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polską, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły, ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy wróg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Matko Jasnogórska, módl się za nami, prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Niech rozwija się wspaniały Maryi. Nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi, od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko,
czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić w moich myślach i modlitwach Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Miłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim piotrowym posługiwaniu, jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z was. Jej matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę, moją ojczyznę i wszystkich rodaków.